A w dzisiejszym odcinku w Auto Challenge mamy nietypowy challenge, a mianowicie mamy silnik. Tak, może nie do końca to jest silnik, mamy tu blok, który udaje silnik. Auto zostało zakupione, to jest tak, w jednym warsztacie zakupiliśmy karoserię, a silnik z tej karoserii zakupiliśmy w innym, jakby jest połączone, takie połączenie i dzieliło 200 km. Odległość między jednym warsztatem a drugim. W jednym rozebrali rozrząd, w drugim wyciągnęli silnik. Nie wiadomo po co, na co. To tak naprawdę tu nie wiadomo. Tak naprawdę nie wiadomo o co chodzi. Chodzi o to, że mamy teraz tutaj blok. Wszystkie części mamy z luzu, w bagażniku powrzucane, rozrządy porozbierane. Jedyne co będzie. Jedyne co to tutaj sobie zweryfikujemy zaraz tuleje. Mam powierzchnię wyczyszczoną. To są tylko cienie, wszystko jest równe, zaraz jeszcze linią położę i zobaczymy co ten linioł nam pokaże. Przechonuję sobie delikatnie tuleję, tak tylko żeby zebrać ten brud, który tam jest i pomierzę sobie tuleje, czy zasługują na te tłoki, które były, czy trzeba dać nominał, czy na pewno wlecą te pierścienie nowe. Ale zobaczymy, czy tłoki też trzymają wymiary. Jeżeli to będzie pasowało, to składamy tak jak jest, bo auto tak naprawdę jest porozbierane i brakuje multum części do auta, żeby jest składane w długim okresie czasu i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także wlatuję timelapse i biorę się za robotę tej Skody. The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find. Too long, it hurts to watch your blue eyes.
fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change. A mianowicie muszę wam dograć materiał tak z ręki, że składam silnik tutaj do Skody i wiecie co wam powiem, że jednej rzeczy nie wyłapałem, nie wiem gdzie mam materiał z obróbki głowicy tego silnika. Głowica miała pokrzywione zawory, to było, już wam tłumaczę jak to było. To było tak, że ten silnik został rozebrany jak do wymiany rozrządu, ktoś założył tam kompletnie nowy rozrząd, prawdopodobnie ustawił źle, wystartował tym silnikiem. Pogięło zawory bodajże i ssące i wydechy. Nie jakoś fest mocno, ale delikatnie tam tłok się spotkał z tymi zaworami, pouginało te zawory. Ten ktoś rozebrał ten silnik i już teraz rozebrał ten silnik, że go wyciągnął z karoserii. Rozebrał go w drobne i już go nie składał. Stąd właśnie przyczyna, czemu ten silnik został rozebrany. A ja zweryfikowałem sobie dół, że ten dół silnika jest bardzo ładny. Znowu auto z niedużym przebiegiem, także też nie ma co szukać tam, jak ja to mówię, śmietany na gównie albo kwadratowych jaj. Ten silnik został rozebrany, poskładany. Dół zweryfikowany, że będzie żył. Układ korbowy jest bardzo ładny. I tu widzimy w tym momencie, że biorę się już za dokręcanie głowicy, ale nie mam materiału z timelapsa, a powinienem mieć, tylko nie wiem gdzie on jest. Jak rozbieram tą głowicę i ta głowica ma zrobione kompletnie, wszystkie zawory są nowe, luzy na prowadnicach posprawdzane, wszystko, uszczelniacze, podocierane te zawory, naprawdę bardzo fajna głowica. I tego materiału nie wiem czemu tak jest. Ale po prostu, no muszę się wam wytłumaczyć, bo nie znalazłem tego materiału. Oczywiście to widzimy, że już zakręcam głowicę, także ten moment, gdzie docieram, gdzie weryfikuję tą głowicę, docieram zawory i składam tą głowicę, wkładam w nią zawory i zakładam sprężyny zabezpieczenia, nowe uszczelniacze, tego materiału nie mam. Nie wiem dlaczego, co się stało nie tak, ale po prostu podczas montażu teraz muszę się wam tłumaczyć, że tego materiału nie mam, a powinienem mieć. Także taka sytuacja tutaj zaistniała. Poskładane oczywiście głowice, założone już na silnik. Teraz dokręcanko. I zaraz wałki, rozrząd. Rozrządu też nie mam kompletnie całego ogranego, ale poszedł ten rozrząd, który ktoś założył, bo ten rozrząd był nowy, całkowicie nowy. On nie zrobił kilometra. Widzimy ślizgi, ładne, białe. Tutaj nic naprawdę się temu rozrządowi nie stało, poza tym, że pokrzywił tylko zawory. Także teraz oczywiście posmarowane łoże, a zaraz wskoczą na swoje miejsce wałki. Oczywiście wcześniej koniki i hydrusy. No i mamy oczywiście wałeczki. Wałki w bardzo ładnym stanie. Nic, ani zmienna faza nie wyrobiona nadmiernie, ani łoża, ani tutaj w miejscu, gdzie jest łożyskowanie z przodu o tego tak zwanego okulara. Wszystko w porządku, oczywiście ja mam to przesmarowane. Zawsze smaruję to gęstym takim olejem z dwusiarczkiem molibdenu, żeby ten pierwszy start był jak najbardziej wskazany. No i widzimy poprawność korka konewką, tak jak ma być. Nie do góry nogami, więc dlatego tak ładnie chodzi. To na tyle, montuję wam dalej ten materiał i do zobaczenia. I need today, I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you
told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. W temacie silnika, który widzieliście, był składany na wieszaku, na uchwycie. Mamy taki pojazd, do którego ten silnik trafił. Skoda. I nie, że Skoda na to pieniędzy, tylko naprawdę bardzo fajny samochodzik z niedużym przebiegiem. Cichutko, ładnie wystartował. O, tak. Gdzie mi tam z tej wycieraczki mi łażą? Wystartował. Fajny. Bo na ksenonie. I idzie ładnie. I co? Silniczek trafił do Skody. O, zrobimy tak. Silniczek trafił do Skody. Praktycznie takiej samej Skody jak silnik był wyciągnięty z takiej Skody. Mamy taką Skodę na placu, która ktoś rozbierał ten silnik. Wiem, co poszło nie tak. Poszło nie tak, że chciał wymienić ten ktoś rozrząd. No i coś tam nie wyszło. Coś tam nie wyszło, dlatego że założył rozrząd, nowy rozrząd kompletny i coś źle ustawił. Startnął tym silnikiem i faktycznie pokrzywiło zawory. Po pełnej obróbce jest blok, głowica, tak jak widzieliście na nagraniu, i zarzuciliśmy nowe pierścienie. Tuleje przehonowane, wymiar ładnie trzymają. Volkswagen mało kiedy krzywi tuleje. Muszą być spełnione szczególne okoliczności. Także co dalej? Silniczek chodzi bardzo fajnie. Kolega, który robił jazdę próbną tym samochodem, zgłaszał mi, że ten silnik idzie tak delikatnie, że trzeba czasami patrzeć na obrotomierz, czy on jeszcze chodzi. No i nie byłoby w tym nic dziwnego do momentu, kiedy ja się nie przejechałem tym samochodem. I muszę wam powiedzieć, że różnica między, załóżmy, Seatem, nie wiem, Passatem, a Audi z tym samym silnikiem, no jest taka, że faktycznie tu on chodzi tak strasznie delikatnie. Nie wiem, czy tu jest soft inny w sterowniku, czy on mniej jest paliwem dolany,
Te same moce, wszystko to samo można powiedzieć, bo przerobiłem już parę takich silników i w Skodzie on idzie strasznie delikatnie, on idzie tak, tak liniowo oddaje moc, tak liniowo jedzie się tym autem, że praktycznie jestem pod bardzo dużym wrażeniem. Jak często gęsto w grupie Audi one idą tak topornie, metalicznie, nerwowo te silniki chodzą, powiedziałbym, są takie nerwiste. Tak Skoda jest taka ugłaskana, taka delikatna w prowadzeniu, że naprawdę, muszę wam powiedzieć, strasznie taka delikatna w prowadzeniu. Reakcja na pedał gazu też jest oczywiście, ale jest to wszystko takie mocno ugłaskane. To jest taki bardzo przyjemny samochód do jazdy. Także też jestem ciekaw, czy po prostu Skoda ma innego softa, bo spotkałem się już ileś razy z tym silnikiem właśnie w Skodzie i zdaje mi się, że on jest troszkę inaczej wysterowany, taki jest bardziej delikatny. Co jeszcze w temacie? W temacie tak, z dołu nie pokażę wam tego auta już, później będę wjeżdżał na podnośnik. Ja go widziałem po jeździe próbnej, nic się nie dzieje, nic nie cieknie, nic się tam złego nie dzieje z tym silnikiem. Wszystko działa poprawnie. Jak zdążę, to wam nagram jeszcze, jak on idzie na wolnych obrotach po rozgrzaniu, jak jest cichutki, że praktycznie trzeba patrzeć na niego i się zastanawiać, czy on jeszcze chodzi. Teraz sobie ucieknę tu i cyk, szósteczka i jedziemy. Także tło się przesuwa, nie jedziemy na lawecie, wszystko jest w porządku, jedziemy o własnych siłach i co, do usłyszenia tuż niebawem. Naprawdę, teraz właśnie wyłączyłem nawet nadmuch dmuchawy w kabinie, bo ta dmuchawa faktycznie coś tutaj powoduje jeszcze hałasy. Pięknie, no wskazówka od obrotomierza stoi jak wryta, nic nie czuć, wszystko jest w porządku, jeżeli chodzi o pracę tego silnika. Idę wam pokażę jeszcze pod maską. A to zaświecę, co tam jeszcze? Zaświecę przednie światła. Idzie pięknie, idealnie. Zaświecimy jakąś lampkę. Gładziutko, cichutko, nic się nie dzieje, wszystko poskręcane, wszystko jest w porządku, idzie naprawdę perfekcyjnie, tylko słychać wtryski, nic nie rzuca tym silnikiem, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajny pojazd. Dobra, pożegnamy się ze Skodzinką. Także Skodzinka podskładana, zadowolona, ale ruch tu dzisiaj. Także to chyba wszystko, musicie wybaczyć taki szybki vlog, bo też montaż był szybki, wszystko było w trybie ekspresowym, można powiedzieć. Ten czas oczywiście nie jest aktualny, bo mamy poranek, a nie wieczór, także ten czas jeszcze trzeba ustawić. To na tyle, ja się już żegnam z tym pojazdem, więcej już mu czasu nie będę zabierał. I tak jak zawsze, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, udostępniajcie, wbijajcie na Instagrama, tam też wchodzą jakieś relacje, nie tylko z życia, nie tylko z pracy, także i z życia. To na tyle, trzymajcie się i czekamy na kolejny challenge. Tuż niebawem, może w końcu ten silnik z tej Skody trafi do innej Skody. Oczywiście one są o tym samym kodzie silnika, więc możemy nimi żonglować do woli. Ale ten już pozostanie tutaj. Fajny pojazd. Także czekamy na kolejny challenge i tuż niebawem na kanale.
what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away.